Dzień dobry. Chciałem kupić bilet na 7:51 do Pruszczu Gdańskiego z rowerem. Nie mam nic. Nie ma szans. Jest 7:42. Za 10 minut powinienem jechać pociągiem. Piękna pogoda. Czas wybrać alternatywną trasę. Jest już. Okej. Brodnica. Taka ładna szosa była. Czyściutka. Nieskalana wodą. A teraz patrzcie. O. Jestem niedaleko Lipna, więc elo veloro wyżyści kolarzy, to co dzisiaj nie zrobię, to nie pokażę Wam 200 km z wiatrem, bo taki był plan. Taki był plan w ogóle od początku sezonu, aby przejechać właśnie takie szybsze 200 km na solo, ale w dniu dzisiejszym miał być to troszeczkę taki spontan, bo jeszcze dwa dni temu na przykład byłem w Rybniku, gdzie mogliście zobaczyć, że przejechałem rundę 160 km jadąc na równicę. Wczoraj wracałem z Rybnika do Wocławka z rodzinką na spokojnie, przy okazji troszeczkę sobie pozwiedzaliśmy po drodze między innymi zamek w Olsztynie. Wróciłem późno, 21, spojrzałem na rozkład jazdy, patrzę, że 7:51 będzie pociąg na północ do Pruszcza Gdańskiego, gdzie stamtąd sobie starą jedynką pojadę na południe do Wocławka z wiaterkiem. Niestety się to dzisiaj nie udało. Może to i lepiej, bo tak naprawdę nie mam jeszcze przejechanych, nie mam jeszcze przejechanych 200 km na tym rowerze. Na początku sezonu próbowałem to zrobić wraz z młodzieżą, gdzie oni wykręcili średnią ponad 40 km na godzinę. Mi się to nie udało. Wpłynęło na to wiele czynników. Pewnie niektórzy będą twierdzili, że to przez słabą nogę. Już na początku sezonu ta noga nie była słaba, ale od tamtego momentu zmieniło się dosyć wiele. Między innymi ja trochę schudłem, schudł też trochę rower, są włożone inne koła. I tak w ogóle to jest inny rower. Mimo, że to jest Pafaro Rywal, to nie jest ten sam Pafaro Rywal, co widzieliście na początku sezonu. Jak już wspomniałem, zmieniłem kółeczka na Elite Wheelsy Drive'y, które miałem wcześniej zamontowane jako kółeczka gravelowe, ale one się okazały bardzo sztywne i jakoś do gravela tak średnio pasują. Został tutaj zamontowany napęd od Wheeltopa EDS TX. Miał być on zamontowany w rowerze aluminiowym, żeby tak sobie go mniej więcej na nim pojeździć, posprawdzać, ale słyszałem dosyć pozytywne opinie i mówię, przetestuję właśnie go na własnej skórze. Dziś w ogóle może będzie okazja, abym użył przedniej przerzutki, bo jeżdżąc w koło komina z reguły cały czas na dużym blacie, więc dzisiaj będzie chyba okazja użyć przedniej przerzutki. Na rowerze Pafaro Rywal mam przejechane około 2700 km, ale na tej ramie to jest około 1500 i całe te 1500 km w ogóle mam zrobione bez koszyków na bidon, bo były to głównie przejażdżki do 2 godzin, gdzie tak naprawdę nie potrzebowałem właśnie jedzenia i picia. To były przejażdżki z rana na czczo, przejażdżki czy też treningi, jak zwał, tak zwał. I mam dzisiaj okazję w końcu przejechać się w dłuższą trasę na tym rowerze. Tak na szybko porównując tą ramę do tamtej, to ta jest lżejsza, sztywniejsza, inna geometria, bo jest troszeczkę bardziej agresywna, ale nie na tyle, żebym na razie przez te 2 godziny czuł jakiś dyskomfort. Zobaczymy, jak dzisiaj czas to oczywiście zweryfikuję. Jadę powoli, bo nie jest za ciepło, dzisiaj pogoda nie rozpieszcza. Jest około 15-16 stopni. Mam nadzieję, że z czasem będzie się robiło troszeczkę cieplej i ładniej i może nawet wyjdzie słońce. Na razie się na to nie zapowiada, ale jedzie się dobrze, mimo że 2 dni temu jechałem 160 km. Zajęło mi to około tam chyba 6,5 godziny, więc trochę w nogach tam się czuję. Na szczęście od tamtego momentu zniknęły zakwasy po bieganiu, więc dzisiaj się kręci jakby trochę żwawiej od samego początku, ale na ile sił wystarczy, to się okaże. Jest to ostatni, dłuższy trening przed Robinsonadą łódzką. Co tam wyjdzie, czego się spodziewać, nie wiem. Mam nadzieję, że po prostu będzie to fajna jazda. Będzie się dobrze jechało, a teraz jadę, żeby nie zmarznąć i żeby się nie przeziębić, bo jeszcze będzie numer, jak się rozchoruje przed samą Robinsonadą. Dobra. Miejscowość Lipno, mam już niecałe 40 km, więc czeka mnie ponad jeszcze jakieś 6 dych po
pod solidny wiatr. Zobaczymy, jak się będzie jechało. Średnia teraz prawie 30. Na pewno spadnie. Zobaczymy, na ile spadnie i ile uda się odrobić. Trzeba uważać. Ale ładnie Wolfsburg położony. Niby Lipno, mała miejscowość, ale nawet rowerem teraz jest ciężko przejechać, bo takie korki. Więc to sobota, godzina 10:30. Ale mam piękne zapachy. Dobrze, że jest pod wiatr, to nie muszę zwalniać do 30, bo jadę właśnie dokładnie 30 km na godzinę. Dobra, chyba już nie będzie padać, więc można trochę szosę obtoknąć. Czemu ma być taka brzydka? Jedna czwarta trasy powoli już wstukuje. Powiem szczerze, że mimo że jadę pod wiatr przy otwartej przestrzeni, to jedzie się dobrze. Cały czas około tych trzech dych idzie ukulać niewielkim wysiłkiem. Staram się dzisiaj jechać też jakoś nie za super mocno. Zobaczymy. Na razie jest dobrze. Oby tak dalej. Gdzieś tam nawet widzę przebłyski słońca już. Gdzieś niebo się powoli otwiera. Mam nadzieję, że w końcu będzie ten piękny moment i wyjdzie słoneczko. Mały, ale wariat. Ok, zrobiłem sobie małą przerwę, bo jestem w małej miejscowości Obory i jest tu takie bardzo święte miejsce i dla osób wierzących bardzo ładne miejsce, żeby odwiedzić. Malutkie tutaj są alejki, chyba z drogami krzyżowymi, więc naprawdę fajnie. A dzisiaj jest sobota. I już? Nie czuję uczuć nieprzyjaznych do nikogo. Może wesele ci jakieś? A ja przy tej pięknej mowie wezmę sobie i spożyję, ale nie ten, inny. Jeden z welowidzów mi polecił ten żel, bo ma 60 gram węgli, więc spoko. Na treningi zazwyczaj biorę, bo kosztuje 5 zł. Ile? Czasami można wychodzić jakiejś fajnej promocji. Na treningi spoko, bo tak to zajmuje trochę więcej miejsca, więc na zawodach wolę Sisa, ten Beta Fuel, a na treningach wolę coś takiego. Jedyny minus, że jest gęste i słodkie. Asfalty może nie są tutaj najlepsze, ale za to widoki ogólnie są spoko. Fajnie się tu jeździ. Mały ruch samochodowy. Rzadko co przejedzie. Ekstra. Widzicie to? To jest cień. Dzień oznacza, że powoli wychodzi słońce. Za mną jedzie ciągnik. Na zjeździe zyskałem przewagę. Ciekawe, czy na podjeździe odrobi stratę. A, duży kąt. 10 stopni. Czas użyć mojego blatu. Po raz pierwszy dzisiaj. I z powrotem na górę lecik. Trzy siódemki, jestem
polubił. Dzień dobry, czy coś tu będzie się działo, że tak, taka obstawa? Zajad będzie auto amerykańskie. O, za ile mniej więcej? Już pewnie się zobaczy. A, dobra, a to za chwilę to stanę, zobaczę. Ale nie przewidziałem takich atrakcji na dziś, no, elegancko. Dobra, jeszcze 20 parę kilometrów, teoretycznie pod wiatr, chociaż nie czuję w ogóle, żebym jechał coś pod wiatr i reszta z wiatrem. Zobaczymy, czy powrót faktycznie będzie taki szybki dzisiaj. Okej, póki co jadę jakąś krajóweczką w stronę Brodnicy. To powiem szczerze, droga ładna, asfalcik przyzwoity, mały ruch i fajnie, fajnie tak. Czuć, że zmierzam ku bramie Mazur. A fajnie się jechało w zalesionym terenie. Teraz trochę części otwartej. Widzę jakaś delikatna hopka. Jeszcze dyszka chyba do Brodnicy. Prawo na Olsztyn. Tu może być trochę ruch. Oto 15. Nie wiesz, nie powinno się pisać osobno? Czym się różni ta droga od poprzedniej? To nie ma ścieżki. Ja pierdzielę. Świetna infrastruktura. Nic tylko pogratulować. O, sklep zamknięty. To sobota dzisiaj. Nie ma sklepu, nie ma ścieżki rowerowej. Już ponad 100 km. Jeszcze do Brodnicy z jakaś 6. No to muszę się przemęczyć, dobra. Nic nie poradzę, że nie ma pobocza. Jest i Brodnica. Brodnicę mi wspominam, jeżeli chodzi o moje kolarstwo szosowe, bo to tutaj właśnie zdobyłem swoje pierwsze pudło na szosie. I to była właśnie, pamiętam, dekoracja. Prawie standardowy zestaw, nie było panini, wziąłem rolo, ale to jest kurczakiem. Szybkie statystyki, prawie 109 km. 3 godziny 43 minuty, średnia 29,2. Jestem w szoku, że taka średnia, bo myślałem, że będzie max 28. A tutaj bez problemu ponad 29, kręcąc się po mieście, pod wiatr, pod górki, więc spoko, fajnie się jedzie. No dobra, nie będę się ciemniał, trochę w nogach czuję, ale na szczęście już z wiatrem. Jak odzyskam siły, to jeszcze coś przycisnę, jak nie, to już sobie pojadę swoje. Z wiatrem to już wiecie. Jakby takie ścieżki rowerowe były częściej, no nie licząc może tego Polbruku, no to nawet takim szosóweczką można by było pośmigać. Nie uwierzycie, ale chyba potrzebuję chwilę odpocząć, wiecie? Dobra. 2-3 minuty. Można jechać dalej. Ale ruch. Co zrobił? Ach! Wróciły. O to chodziło.
czas na delikatną przerwę, bo tyle razy tędy przejeżdżałem samochodem i nigdy się nie zatrzymałem, a tam jakiś, nie wiem, a dworek? A to takie ładne miejsce, o tam też młody kolarz, pewnie po treningu. Kolejna jakaś mała chłopeczka, właśnie 800 metrów przewyższenia wskoczyło. Pewnie jeszcze jakieś 200 metrów przewyższenia i będziemy w domu. I czy niedużo. A, ale się cieszę, że sobie tą drzemkę zrobiłem, bo kręci się dużo, dużo lepiej. Normalnie jakbym dopiero wsiadł na rower. A tak, nogi już były takie aby. Może by puściło, ale dzisiaj nikt mnie nie goni, więc mogłem sobie pozwolić na to, żeby 5 minut zrobić przerwy. Prawie 94 km, jeszcze szóstki mi brakuje, aby wykręcić 200, więc trzeba dokręcić gdzieś tutaj na osiedlu. Rower umyty, bo nie może być tak przecież, żeby szosa była brudna. Jeszcze w domu trzeba ściereczką delikatnie przetrzeć. Czas na podsumowanie dzisiejszego dnia. Trasa fajna, urozmaicona jak na szosę. Trochę teren pagórkowaty, nie za dużo, ale tam te 1000 metrów, co wspominałem, praktycznie wyszło. Fajnie się jeździło, był moment delikatnego kryzysu, co rzadko u mnie bywa. Myślę, że to może kwestia trochę tam na tej trzeciej godziny przeciągnąłem tą przerwę na Żabkę. Myślałem, że to będzie właśnie ta prądnica będzie trochę wcześniej. Trochę się przeliczyłem i że przez to wyszło jak wyszło, że musiałem sobie zrobić krótką drzemkę, aby mieć już później siły do samego końca i na koniec już naprawdę fajnie się jechało. Co do roweru, no to jestem zadowolony. Pierwsza taka długa jazda, 200 km, 200 watów, praktycznie równe z tego, co mi pokazało tam na Strawie, więc spoko, fajnie. Chciałem sprawdzić, czy na tym rowerze właśnie mogę trzaskać takie dłuższe dystanse, bo w przyszłym roku coś się szykuje dłuższego, a dokładnie Ultraduch Puszczy na dystansie może 500 km, zobaczymy. Dzisiejsza prognoza na dłuższy dystans na szosie jest ok. Geometra, mimo że jest trochę bardziej agresywna w porównaniu do poprzedniego modelu, to jest spoko. Tu generalnie wyszło tak, że ten rower jest w nieco mniejszym rozmiarze, a z dłuższym mostkiem, a dokładnie kokpitem. I długość jakby efektywna tego roweru jest tak samo jak wcześniej, ale jest troszeczkę bardziej agresywny, na tyle, że i tak mi się dobrze jeździ, więc dzisiaj bez jakichś większych problemów bólowych, powiem szczerze, że no, jest taki bardzo, bardzo dopasowany pode mnie. Na podsumowanie ogólne tego roweru po tym sezonie przyjdzie pewnie jeszcze czas. Jakbyście mieli jakieś pytania, to oczywiście pytajcie w komentarzach, albo staram się odpowiedzieć właśnie od razu, albo może pozostawię sobie to pytanie na nieco później. Zobaczymy. Piszcie, pytajcie. No, a ja już kończę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.